Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Podbean oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. Znacie Every Night? Znacie? I wanna say to you now how I feel when you're away and you're not in my arms. This is gonna make me think. All my life could go on. If you don't come, ale musisz don't come back to me. Can't you see what you do when you... To jest bardzo ważne, Kuba, bo nas zdejmą, na Spotify za prawa autorskie. Było bardzo blisko. Może wyłapać Content ID tam. Uwielbiam ten film. Nie wiem, czy, tak, nie wiem, czy ludzie wiedzą, o co chodzi dokładnie, ale film występu live Mandaryny z Every Night. Tak, zapis. Legendarny zapis. Legendarny zapis w Opolu. Który był jednym z pierwszych takich filmików w necie viralowych polskich. Polski, tak jest. W sumie, ja pamiętam, jak to oglądaliśmy, to było już na YouTubie, ale to było jeszcze w takiej mega... To był filmik 240p w kwadracie, jeszcze taki typowy. Jeszcze przed YouTubem też. Tak? Na tych jakichś takich... Milanos.pl, tak, coś takiego. Witajcie w tym strasznie rozpoczętym 13 epizodzie dwóch typów podcast. Dzisiaj strasznie wiele strasznych tematów. Dlaczego? Bo mamy Halloween było. Było. Ale fajnie. Mamy, takie będzie takie straszne. Bo jest najbliżej Halloween ten odcinek, dlatego tak zrobiliśmy. Tak jest. Mamy parę informacji na początek, w końcu udało się. Patronite. Tak jest. Ruszył. A, o tym mówiłeś. Nie chciałem o swoich kamieniach, nieważne. Wow. It's out. Więc generalnie mamy Patronite'a, patronite.pl/dwóch typów bez polskich znaków. I będzie tam to, co opowiadaliśmy ostatnio, czyli odcinki tydzień przed wszystkimi. Przed tymi na YouTubie i na streamingach. Tak. I bonusowe rzeczy, takie jak w tym tygodniu nagranie świeżo podcast bardzo specjalny. Tak. Uczestnikami tego podcastu są Fangoten. Tak. Mały Elvis. Tak. Duży Bartek. Tak. Krystian, którego możecie znać z kanału Naki. Tak. Oraz ja. I pijemy tam piwo i rozmawiamy bardzo świeżo po walkach o walkach. I się ekscytujemy. Ekscytujemy się. Więc jeśli chcecie zobaczyć kompromitację wszystkich tych ludzi, których lubicie, musicie to zobaczyć. Tak. Musicie to zrobić. Zróbcie to. Kuba. Słucham cię. A co to tak wisi? Co tutaj mamy? Co tutaj tak wisi głośno? Głośno wisi. Głośno wisi. Tablica węży. Tablica węży jest. Udało się. Ludzie tam teraz, wiesz, ludzie, którzy słuchają na streamingach, teraz wiesz. Teraz YouTube. Wyskakiwany jest, żeby zobaczyć. Tak. Jest tablica węży. Jest, mamy to. I masz jakieś informacje na temat tych tak węży. Tak jest, właśnie odchodzi jakby, bo czym by była tablica węży bez mojego przedstawienia węży na tablicy węży? Węży. Mam tutaj kilka artykułów. Tutaj muszę w ogóle powiedzieć. Tak. Od razu o tym, że większość z tych węży jakby... Pochodzi z jednego źródła. Znaczy... Jednego z naszych fanów, który zbierał informacje o wężach, żeby później nam je przekazać. Dziękujemy. Co? Dziękujemy. Więc tak. let me find... Zaczynając od Warszawa, 14 sierpnia, wąż Eskulapa. To jest ten wąż? Nie. Inny. Tak, dlatego powiem. 14 sierpnia wąż Eskulapa, skurwysyn, ugryzł strażnika miejskiego. Ale wiedział kogo? Jakby wiedział... ze wszystkich ludzi strażnika miejskiego. Ja bym mógł ten pionę przybić. Można jakby... jakby ale nie miał ręce. Bo to jest takie. O, oh, wow. Że wiesz, bez kręgowiec, ale jednak bez rąk. Dziwnie. Wąż Eskulapa, znaleziony w Warszawie 14 sierpnia, ugryzł strażnika miejskiego. Było tak, że ten wąż sobie pełzał se. I ludzie tak, kurwa, to jest wąż. O, to wąż. Zadzwońmy na służby. Po czym ten wąż jakby poszedł, chciał się zrelaksować. No, jak to i wąż. Jakby, no wiesz, otworzył sobie piwko. I wtedy...
No tak. Ale myślałem, że można. Można, ale tam przy Wiśle to można. Tak, tak. Ale pan... No właśnie, no to się zdenerwował. Ma pan jakieś dokumenty? No i wtedy się zaczęło. Nie mógł wyjąć dokumentów. Nie mógł wyjąć dokumentów z kieszeni i się zaczęło. Więc wąż Esculapa został pojmany i należy on do węży złapanych. To można odhaczyć. Można odhaczyć, mam tutaj zielony marker. Którego i teraz w ogóle nie będzie widać. Wąż Esculapa zostaje, uwaga, tak przez całość. W ogóle nie jest tego widać. Nie będzie w ogóle tego widać, ale jest zielono. Zielono, wąż Esculapa odznaczony, znaczy, że został złapany. Kolejny wąż Warszawa, 10 września, pyton królewski. To jest ten. Nie. Już ci mówię. Gdzież jest ten? Ale tam też był pyton chyba jakiś. Tak, zaraz do tego dojdziemy. Pyton, dobrze. Czekaj. Pyton królewski, Warszawa. 10 września. Tak, 10 września. Czyli to był, mógł być to wąż. Tak, gdzieś i był w to szkole. Pyton królewski znaleziony na Ursynowie. Proszę. Proszę, nie bardzo dziwi mnie to. Zobacz, znając już synów, nie dziwi mnie to. Pyton królewski na, znowu. Pyton na pojeździe Straży Miejskiej. W Warszawie. W Warszawie. Ja myślę, że to jest, ma jakiś związek jakby. Coś że on jakby, że jest, są jakieś napięcia właśnie między tymi dwoma grupami. Wężami a Strażą Miejską. Ekopatrol Straży Miejskiej znalazł pod jednym z samochodów na ursynowskim parkingu pytona królewskiego. Wow. Jak informuje Straż Miejska, ekopatrol otrzymał zgłoszenie o pojawieniu się egzotycznego węża w poniedziałek przed południem. Strażnicy pojechali na ulicę Nowoursynowską, gdzie według zgłoszenia miał się znajdować gad. No i co? Znaleźli gada. Znalazł się. Znalazł się, był. Przewieźli go do ośrodka działającego przy warszawskim zoo, więc ten także został pojmany. Skąd tam się wziął? Tego nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale zauważ, że był pod autem, więc ja zakładam, że to było takie, wiesz, że się chciał podczepić pod auto i gdzieś wyjechać. Tak. Najpewniej na ten konwent węży. Na który jeździ sławny. Wielu który strażników jeździ... miejskich. Oraz węży. Ale właśnie się był znaleziony pod autem straży miejskiej. Tak. Może bombę podkłada. No wkurwiony za tamtych. Za ziomków. No i co? Pozdrowienia do więzienia i wysadzamy. Trudno ogólnie być wężem w Warszawie, więc w Sulejowie 11 września znaleziony został pyton tygrysi, który spierdalał gdzieś. Gdzie? Z Warszawy pewnie. Najpewniej z Warszawy. Jak najdalej drogą, Warszawy. Wymagał opieki weterynaryjnej, się okazuje. Proszę bardzo, czyli coś mu było nie tak. Tak, coś było nie tak. Tylko co? I teraz, jeśli ja muszę tutaj sprawdzić dokładnie, ale pyton Warszawa, ten najsławniejszy. Mhm. Też został złapany? Nie. Ten nie został złapany. Właśnie i to, tutaj... I tu zaczynają się schodki. I się zaczynają schody, ponieważ istnieje szansa, że pyton tygrysi, który został złapany w Solejowie... To jest ten to sam ten, pyton. To ten sam pyton. Ale nie wiadomo, bo nie miał dokumentów przy sobie. Nie miał dokumentów przy nie sobie. Nie miał przy sobie dokumentów. Nie mógł wyjąć, znaczy nie wiem. Nie, po, prostu nie wyjął. Po prostu nie miał. Tamten miał, a ten nie miał. Więc możemy go odhaczyć. Czyli możemy też dla jakby że, też powiedzieć, że jak Bin Ladena, że to jest ten, jak coś. Tak, ale nie ma ciała, został pyton tygrysi, został wrzucony do jeziora. Do jeziora. Skremowany i szybko wyrzucony do jeziora. Żeby nikt nie zobaczył, że naprawdę to jest prawda. Tak. Więc to są trzy węże, takie tutaj właśnie, które się ostatnio pokazały. I wszystkie zostały złapane, więc jakby zakładając, sukces... Zakładając, że ten pyton jest tym pytonem, który uciekł w Warszawie. Jeśli nie i okaże się, że jednak znajdzie się jeszcze gdzieś, ten pyton tygrysi pokaże... To co to jest za pyton? Czy to znaczy, że to jest inny pyton. I teraz pytanie, skąd kurwa czyli pyton mamy ciało, nie mamy zbrodni. Właśnie o to chodzi. No. Skąd kurwa pyton w Sulejowie? Jeśli ktoś z Sulejowa tutaj nas słucha lub ogląda... No to już się nie macie czym martwić. Już pojmane zostało. Pojmane. Więc to jest w tej chwili tabela węży. Trzy węże schwytane. Tak będziemy update'ować. Dodatkowo plus, ekstra. Ekstra? Ekstra wąż. Ekstra wąż, wow. Znaczy, nie wiem, czy nie chciałbyś mieć takiego węża. Uwaga. Mieszkaniec Śliwnik w powiecie ostrowskim zapakował pytona do pudełka po buty. Wow. Była taka piosenka kiedyś. Lonely Island. I wysłał paczką kurierską do mieszkańca Dębę Wielkie pod Warszawą. O nie. Wąż dusiciel wydostał się z paczki podczas transportu.
O nie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez mieszkańca powiatu ostrowskiego trafiło do policji w Zgierzu. Więc było podejrzenie popełnienia przestępstwa. I tutaj powołaliśmy się o ustawę o ochronie zwierząt, bo wiesz, bo węża, wiesz, no tak. taki sposób, także... Niebezpiecznie. Spierdolił. Wszyscy się wystraszyli podobno. Dziwne. Tak. Ale to ja myślałem, że ta sytuacja się jakby inaczej i tutaj obróci. Inspektor ogólnie opisuje sytuację, kiedy ten węż został znaleziony. Nasze zainteresowanie wzbudziła przesyłka w postaci pudełka po butach. Które się ruszało. Oklejonego niedbale taśmą klejącą z napisem cenne roślinki. Co? Wow. A pomyśl, że próbujesz przesłać węża pocztą i oznaczasz go cenne roślinki. I tak ktoś sprawdza. Zioło? Zioło próbują przejść? No właśnie, cenne rośliny, koszy, jakby jaki inny mogę coś jeszcze... To nie bomba. Proszek. Nie bomba. Biały proszek. No kurwa, no. Cenny biały proszek. Proszę nie otwierać. Przez rozerwany jego fragment wystawała poszwa od poduszki. Pomysłowy nadawca zabezpieczył zwierzę przed upalną podróżą, wkładając do worka garść nasączonej wodą ligniny. Wow. No. 2 metry miał skurwysyn. 2 metry, ale... Do pudełka? Do pudełka właśnie? To jakieś w duże buty musiały być. Właśnie takie... Moje, Kuba. No nie wiem, kurwa, nie jest tak duże pudełko tam, żeby pomieścić. No i co? No i złapany został. Nie dodałem go do listy, ponieważ on... Jakby nie uciekł. W momencie, kiedy uciekł, został pojmany. Tak. To było to jakby kradzież jest dopiero wtedy, jeśli wyjdziesz ze sklepu. Tak, dokładnie. On jakby nigdy nie opuścił sklepu. Właśnie to jest dokładnie to. Ale myślałem, że ten wąż będzie po prostu, że udusił się. I że to będzie śmieszne, bo boa dusiciel się udusił, kurwa, debil w pudełku. Debil w pudełku. Idiota. Idiota. Nazwa podcastu debil w pudełku. Debil udusił się w pudełku. A, no ale cieszę się, że mamy już mamy ten temat za nami. Zajęło nam to tylko 12 epizodów, tak. Żeby spełnić obietnicę. I prosimy was o informacje kolejne, oczywiście, żeby dodać nowego węża, bądź może coś tutaj się zmieni, jakby te węże... Może one uciekną znowu. Tak, bo to są Eskulapa Królewski i Tygrysi, zobacz te nazwy w ogóle. Tak. Zwróć na to uwagę. To jest nowa mafia. To jest coś takiego, jakbym na przykład... To jest, wiesz, Słowik Masa. Albo wiesz, przeciwnicy Spidermana, i który jest teraz w więzieniu, wiesz. Tak. Znaczy, witajcie w naszym Cinematic Universe... To są nasi bohaterowie stworzeni na potrzeby naszego podcastu. O Jezu, chciałbym, żeby ktoś... O Jezu. Wiesz jak ludzie robią... biorą postacie albo jakieś przedmioty albo coś i robią z nich... Men. Ludzi, tak, men. Wiesz. Po prostu robią z nich na przykład samoloty. Ludzkie. A to z innych pobudek to robią. Ale ty sobie pomyśl, że pierwszy superbohater powstał, bo ktoś miał fetysz. To może być sens, nie? Wyobraź to sobie, że okazuje się, że... Jak on ma? Który? Stan Lee? No, że Stan Lee to jest po prostu taki perwers. Taki freak totalny. Taki mega freak. A... Jeszcze ekshibicjonista kręci go, że wszyscy wiedzą, że to on. Słuchaj. I dlatego do tych wszystkich filmów się jeszcze pakuje. Tak, żeby wszyscy wiedzieli. Ten, on tam za każdym raz, Jezu, nie, dobra, jest za mocne. Ja myślę, że on, że dobrze, że to, że oni mają budżet na te filmy Marvela, bo jeśli to by nie było to by kręcili takie filmy direct to DVD, gdzie aktorki z Craiglista są. Rating byłby inny na pewno. Rating byłby inny. Ale Stan Lee tam byłaby jakaś występował. Scena taka, że tak występował. Tylko on w sumie. Słuchaj, twórca Wonder Woman był niezłym freakiem podobno. Tak? No, ja się stworzył... No w sensie... miał... Znaczy on i jego żona mieli przyjaciółkę. Wiesz, taką przyjaciółkę. Aha. Z którą lubili się bawić i on Wonder Woman chyba na jej podstawie stworzył. Okay. Dodatkowo dochodzi do tego, że Wonder Woman jakby jej jedyną słabością jest bycie skutą. O nie, naprawdę? Tak. Tak. I mój kryptonite. Oh boy, tak. Bondage. Don't do it. Wiesz, wyciąga ręce, przecież don't do it.
I coś jeszcze, co możecie powiedzieć o preferencjach tego pana, jest to, że Wonder Woman bronił Wonder Woman. Jest było lasso. Lasso, no prawdy. Aha. Gdzie jest, ktoś został spętany tym lassem, to mówił tylko prawdę. Aha. Więc dużo lin, dużo pętania w tym loże i dużo inspirowania się kobietą, z którą chodził do łóżka. Wow. Ciekawe. Wow. Powinien, jest jakiś super bohater wąż? Snake Man. Jest Lizard z Spidermana, przeciwnik, ale sam wąż, po prostu, że wąż. No jak wiesz... O nie, coś chcesz... Nie. Dawaj. Dawaj. Węże zrzucają skórę. Nie, co? Nie. Nieważne. Dobra, okej. To będzie straszny moment, jeśli ludzie w komentarzach będą rozumieli ten śmieszny żart seksualny, a ty nie. Ten bohater powstał na bazie... Co, moje... Wiesz, autor miał takiego kolegę. No wiesz, ja... takiego lubili się bawić. Myślałem bardziej o... A ten autor był Żydem, a ten jego kolega nie, i tak powstał Snake Man. Jezus Maria. Ja bardziej tak family friendly ja nie, o czym przed sekundą rozmawialiśmy. No ja podszedłem do tego bardziej family friendly, tak? Bondage. Tak. Jakby. Nie, ale o wężu stwierdziłem, że wyobraź sobie, że jest typ, który zamienia się w węża. Mhm. Takie wielkie węża, no powiedzmy już, że ten. No taki pyton królewski. Tak. Przejebany z ubraniami wtedy masz. No. Że zmieniasz tego węża i one się spadają wszystkie i później idźcie, muszę się zmienić. Możecie wyjść z pokoju, bo muszę się zmienić z powrotem. To znowu pojawia się temat supermocy, które właśnie są głupie. Tak, mieliśmy maila. Tak. Mieliśmy pytanie, właśnie. Pytanie, ale tak. To znowu? Co? Kolejne odnośnie tego? Kolejne odnośnie tego. Supermocy? Jakby, tak, tutaj po prostu jakaś osoba się naprodukowała na temat supermocy złych i dobrych. No to nie czytaj. Aha. Jak się ktoś naprodukował. Nie, żartuję. Nie, wiesz co, wiesz co, możemy lecieć po kolei, ponieważ mamy... Ale ja bym jeszcze... najpierw porozmawiał o Halloween. Bo mamy ten temat taki trochę przewodni dzisiaj, Halloween. Mamy świeczkę dla widzów YouTube'owych. Wideo. Dla widzów audio. Nie wiecie. Nie ma, widzów audio nie ma nic. Nie wiecie, idzie. Ale jest świeczka, jest strasznie. Dźwięk ognia mogę zrobić na przykład. Nie, a to na sekundę, no. To brzmi jak wiatr bardziej. No, ale jak, nie wiem, co, jaki ognia, nie. No nie wiem, jak się taki bardziej... Nie, to... Bo nie, twoje to brzmiało jakbyś, że jedyny ogień, jaki widziałeś, to jak, nie wiem, z rury, jak... kurwa, gaz uciekał, ale... i się podpalił. No próbuję jakoś... No jak może brzmieć płomień? No, nie brzmi płomień, no tylko właśnie, rzecz, wyobrazić, która się... dźwięk płomienia w takim razie. To ja tak jak te zapachy. Tak, właśnie to jest zapach. Tak, tak pachnie ogień. Tłumaczenie zapachów na dźwięk. Na przykład gówno jakie by było. Nie, bardziej taki... Nie, też nie. Byłoby takie... Tak? Zdecydowanie takie... Jakiś ładny na przykład zapach? Tak, jakieś melodyjnie. Nie potrafił... To był kwiatek. Tylko jakiś taki jeden, taki mały. Taki dojebany, na szczęście taki ostry zapach słodki. Nie, słodki to bardziej jest taki właśnie też nie, taki ciężki. Słodkie zapachy są ciężkie. To jest bardziej takie. Miałeś w podstawówce tego człowieka, który miał ten dzwonek, że samolot startuje? Ja miałem tego człowieka, który miał dzwonek, że moskito odstrasza. A, ja miałem tego człowieka, który miał ten jeden dźwięk, co po prostu herce się zmieniały. No że, to tak. Że najpierw słyszysz taki pisk i potem nagle... Tak. No to jest to. To tak, że to mieliśmy, tak. I ten człowiek był zawsze. To był dźwięk, znaczy przynajmniej tak kolega tłumaczył, że ten dźwięk odstrasza komary.
Jak będzie jakieś na wycieczce szkolnej, to puszczę, komary nie będą gryźć. Gryzły. No, wow. No bo ogólnie też było tak, że aplikacja była też w Javie oczywiście, wtedy takie były tylko aplikacje, którą można było ściągnąć. To był na Symbiana. Kupując aplikację z tyłu gazety. Tak. I to właśnie też było, że... Bo on tam wpisywał, ale jakby o jedną cyferkę się pomylił. I zamiast pani rozbierającej się, to był straszak na komary i tak... Okej, okay. Nie wiem, jak się... No, przynajmniej się pochwalę przed kolegami. Właśnie nie, tamty by się bardziej pochwalił przed kolegami. A tym... W sumie racja. To było właśnie wtedy było takie, jak się pochwalić tym przed kolegami. W jaki sposób to zrobić? No muszę poczekać do trzeciej klasy na zieloną szkołę. Słuchaj, masz jakieś pomysły na przebrania na Halloween? Ja wymyśliłem, ale z chęcią usłyszę twój, jeśli masz. Takie tematyczne teraz. Najgorsze. 2018, tak, przebranie Halloween. Tak. Okej. Okay. Tak. Tylko proszę cię, nie rób czegoś takiego, że... Nie rób żartu, który ja robiłem już chyba 3 lata z rzędu na wszystkich social mediach. Czyli? W stylu, przebiorę się za coś, co naprawdę mnie przeraża w życiu. A. Wiesz. Aha. A. Nie kraść ci żartów. Nie, to jakby to już nie jest kradzież mojego żartu, teraz są inne. Ale są sterminowane w tym. Ale są już takie, chciałem napisać w tym roku nawet tweeta, że haha, to znowu ja piszę, że się przebiorę za coś, co mnie naprawdę, ale uznałem, to jest dalej robienie tego żartu. W sumie tak, gdy zwracasz uwagę, że robisz zawsze ten sam żart, to jednocześnie robisz ten żart. Tak. Ja ostatnio napisałem 7 dni tygodnia, opisałem na swoim Twitterze, nie wiem, czy widziałeś. 7 dni tygodnia? 7 dni tygodnia. W 6 dniu tygodnia było coś o cypisie? Nie. No, szkoda. Było o tym, że ale kac, haha, dobrze, że jest kawa. Wow. Nie coś wyobrażam. Wow, muszę częściej bywać na Twitterze. Oznaczyłem cię w moim piątkowym tweecie. Okej. Okay. Haha, piątek, czas na piwko, ty stawiasz. Haha. Całe życie z wariatami. O Boże. No, to było coś takiego. O wow. Ja, słuchaj, no dobra, no to ja ci dam... Próbuję wymyślić, bo jeszcze nie dałeś mi w ogóle pomyśleć i w sumie nie mogę nic wymyśleć, więc... Okej, okay. No ja mam jeden pomysł na Halloween. Jakby powiem ci, czego wymaga on. Bo to na imprezę jest od razu, jakby, że zaproszę cię znajomy na imprezę typu Halloween. No. Byłem raz w życiu na takiej. Aha. Nieważne. I jest tak, pomysł na przebranie na Halloween. Potrzebujesz kurtki puchowej, trochę za dużej. Spodni, których nogawki trochę za mocno leżą na butach. Może być opcjonalnie kaszkiet. I obowiązkowo całą imprezę musisz chodzić z czerwonym zniczem, powtarzając, że Halloween to pogańskie święto i że nie zgadzasz się na jego istnienie. Wow. To jest mój pomysł na przebranie na Halloween. Ej, to jest całkiem dobry pomysł na przebranie na Halloween. Ale musi być też ten znicz, to jest najważniejsze. Bo jak nie masz znicza, to nie. Bardzo mi się podoba. Moim zdaniem to jest... No za późno już to niestety słyszycie, w sumie. Możecie sobie zapisać za rok, tylko że wtedy wszyscy pójdą w taki sposób. W sumie śmiesznie. Pozwalam. Taka cała impreza po prostu, że impreza halloweenowa jest poświęcona... I po prostu się okazuje, że to jest jakaś stypa. Robisz imprezę halloweenową, ale w polskim stylu, więc jest jak Dzień Wszystkich Świętych. Ale to nadal Halloween. Tak. Czyli robisz imprezę, po prostu przychodzisz ze zniczami i wspominacie swoich zmarłych. Ale dalej się bawicie. Tak. Tam bawicie dynie. Dynie, tak. Dynie, ale tam po prostu imiona wycięte. Nie. No. Jeszcze a propos w ogóle Halloween, to zawsze mnie bawią podejście niektórych tych kobiet co do Halloween. Tych kobiet? Nie, podejście kobiet niektórych do Halloween. Bo bawi mnie jakby pomysł, że przebranie to jest po prostu mocniejszy makijaż i jakieś czarne ubranie. No bo, że jakby, no bo nie możesz, się, że to nie możesz jest. Się postawić na przykład tak, że założysz coś śmiesznego, bo wtedy co wszyscy powiedzą? Że co? Co wszyscy powiedzą? Kaśka przytyła. Ale o, przytyła. No pewnie Kaśka. Przytyła. Tak, to mi też to super. Zrób makijaż sobie na zombie. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Lepiej nie. Sexy zombie. Sexy. O, oh, wow. Ale. Sexy martwy. Sexy nieboszczyk. Aż mi się przypominają. A nie wiesz. Sexy vampir. Sexy vampir. O, najlepsze jest tam. Sexy. Albo są takie w ogóle nie związane z Halloween, tylko po prostu przebranie. Po prostu przebranie. Przebrana za. Nie wiem, na przykład zakonnicę. Tak. Albo przebrana za... Jeszcze seksowną zakonnicę sexy najlepiej. Sexy zakonnica. Dobra, to jeszcze podchodzi, ale przebrana za siostrę położną. Na przykład.
No to już, no, chociaż Halloween za pielęgniarkę, bo to mają być straszne przebrania. No tak. No. A to wiele osób się po prostu przebiera. Po prostu się przebiera. No. Zależy, no, no ten, ale... No kurwa, no, nie wiem. Weź se, kurwa, pierdolni krew. Ten taki plastikowy, te takie gumowe są do kupienia, że rana. Że przyklejasz i możesz tam jeszcze przypudrować tak i wygląda. Miałem też raz właśnie, tak? Tak. To dawno temu. Nie wiem, znaczy jest coś takiego, że ludzie się po prostu boją wyjść ze swojej strefy komfortu. Znaczy ja nie lubię w ogóle. Ja bym nie chciał się przebierać. Przybrałem się raz tam na tą imprezę. I tyle. Za wampira. O kurwa. Ale miałem sztuczne włosy, takie typowe Dracula. No. Wiesz jakie? Early Dracula. No nie taki early, że łysy. Nie Nosferatu, tylko taki sztampowy, że miałem plastikowe zęby. O, za Nosferatu się odpierdolić. Jeszcze na czarno, musisz się ogolić cały na zero, pomalować na biało i na czarno się ubrać. I nie możesz nic mówić przez cały ten. Tak. Możesz tylko puścić z telefonu muzykę klasyczną. I tylko stać przy włączniku światła i... Lepsze, że to jest... Za stroboskop możesz robić na imprezie. Kuba, nie do rytmu, sorry. Weź go ktoś zamień. Staram się. Boli mnie rzęka, zakwasy mam. Jak granie w Guitar Hero z znajomymi, jesteś zawsze tą osobą, która nie do końca rytm ogarnia i tak, no. Nie no, zaraz będę wie, zaraz ogarnę. Nie no, zaraz. Jeszcze chwila. Grałeś w Guitar Hero? No, to drugie. Band. A, band. No, jak to było? Nie znam się na grach. Pamiętam. Ale nie Guitar Hero, tylko ten już taki, co cały zespół jest. A, i ten, i były też drumsy i wszystko. Tak. To jest fajne. To jest taki typowy party. A ty się śmiesz, jak to umarło w chuj. Jakby tego już nie ma w ogóle. No tak. A pamiętam, że to było super popularne. Ja pamiętam, jak Kinect to było coś, co było rzeczą przez jakiś czas. A to mój przyjaciel miał Kinecta i to było takie... Jakieś takie dziwne. Coś było off na każdym takim. No bo to nie na każdej takiej zabawie, że ten Kinect jest. Bo to jest, wiesz, Kinect to jest taki fotobuf, tylko że trochę dłużej musisz tam kurwa być. Powiem ci, czym jest Kinect. Kinect jest czymś takim, że przychodzisz sobie do kolegi, który ma Kinecta, no. I się tam dobrze bawicie. Ale bo i jesteś... na przykład powiedzieć, ale to jest gówno, jak to. No. Śmieszne, bo to chujowo działa. I ten, kolega tam kupił. Tak. No, faktycznie, no. Fajnie. No. I to jest właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, która jest fajna, gdy jest się w kilka osób. Mm-hmm. Może się z tego pośmiesz trochę, że noga mu to nie działa, nie trakuje, musisz się odsunąć, że działało, ale beka. No. I zapało, a później wszyscy wychodzą. I on i właściciel zbiera wiesz, te butelki, tak wszystkie patrz tego Kinecta. Zbiera butelki, widzi ten, tam wiesz, dojada te chrupki i płacze. No. A propos w ogóle smutku na imprezach. O. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie dziecka, na którego urodziny nikt nie przyszedł. Co? No, jest takie zdjęcie, taki viral był jakiś czas. Coś było. Nie, tak tydzień temu. A to nie pamiętam. Zdjęcie dziecka w pizzerii. Jest kilka pizz i on sam siedzi. O nie. I opis, że nikt nie przyszedł na jego urodziny, nie? To jest chyba fejkiem. Wydaje mi się, że tak, to był fake. W sensie, no kto by... W sensie, wydaje mi się, że to było coś takiego, że... Już było... Ta matka coś tam tak wymyśliła, jak dostać się do newsów i dostać darmową pizzę na zawsze już w tej pizzerii, nie? No. I bałbyś się, że nikt nie przyjdzie na twoje urodziny? Nie zrobiłbym urodzin, jeśli bym nie był pewny się, że ktoś by przyszedł. Ja robiłem raz w życiu, bardzo, bardzo dawno temu, w Pałacu Kultury. Wow! I przyszli ludzie. Robiłem sam w pęcie zaproszenia. To było w podstawówce. A, okej. Okay. Dobra, myślałem, że już a tak później to nie robiłem. Ja nigdy nie ten. Ale ta historia sprawiła, że zacząłem sobie wyobrażać człowieka, takiego mega dupka. Mhm. To byłby śmieszny taki sketch. No. Mega dupek, który rezerwuje na przykład 20 miejsc w knajpie. Zaprasza 50 osób. I jak ma 20 potwierdzonych, to pisze na wydarzeniu sold out. Mama dzwoni, nie rozumiem. I pisze sold out. Sold out. I mówi wszystkim, sorry.
mamy naprawdę terminy zapchane, jest sold out. No tylko ty, po prostu, no więcej nie pomij, wiesz, jakiś, w ogóle to się dzieje w ogóle w jakiejś restauracji, wiesz, ogromnym jakimś klubie. Tak. No sorry, już no po prostu nie ma ten. I później tego samego dnia jest 20 osób, siedzi sobie, a wszystko wokół jest wolne. Sorry, sold out, nie? Sold out. Sold out. Już nie ma. Jeszcze taka jakaś podrzędna, wiesz, jakaś miejscówka taka. Wiesz, tak jak knajpa przy drodze. Wiesz, to jak karczma. Schaba, schabki tak. Podadzą, tak. Sold out. I deboloja bez masła. Stary, ja bym chciał mieć sold out. Nie, jakby... jako dzieciak tak, robiłem urodziny. Wtedy to wiesz, wtedy zapraszaniem gości zajmowała się mama. Mama. To były imprezy. Ja myślę, że do pewnego wieku to są imprezy rodziców po prostu. Spotkania rodziców po prostu. Tak, tak. To nie jest, że... Wszyscy tam siedzą, gadają ten, a dzieciaki, nie wiem, biją się albo... No. Znaczy nie, jak tam u ciebie było akurat. U nas się nie, u mnie bili. Się nie bili za bardzo. Nie. Nie. O, nie. Nie, ale... Nie, było miło, ale no, ja nie lubię w ogóle jakoś tak gadać o takich dziecięcych tych rzeczach. Mam jakąś taką awersję do tego. Nie wiem, o co chodzi. Byłeś dzieckiem głupim. Nie chcę się wspominać tego. Tak. W ogóle mam taką rzecz z gimnazjum, ale uznałem, że nie będę tego dzisiaj. Nie. Nie będę tego dzisiaj czytał, tylko to będzie chyba jako bonus na Patronite. Mm. Wiesz dlaczego? Mogę powiedzieć, co to jest. Dawaj. W gimnazjum uznałem, że będę bardzo marnował czas swój i talent, jakikolwiek, jaki mógłbym posiadać. Mm-hmm. I stworzyłem tomik poezji. Ale to nie jest poezja, o której byś pomyślał. To nie jest ale to nie jest poezja, o której byś pomyślał, że to jest fake deep rzeczy, że myślisz, że jesteś mądrym gimnazjalistą. Mm-hmm. Nie, ja stworzyłem na przykład 13-zgłoskowcem wiersz obrażający gościa, któremu podobała się ta sama dziewczyna, co ja. Co mi. I takie różne rzeczy. I myślę, i dzisiaj to czytałem i to jest straszne. To jest takim typowym humorem gimnazjalnym napisane, że tam jest, że tam twój, że tata cię dotykał w nocy, wiesz, jakieś takie rzeczy. I ja myślę, że możemy zrobić jakieś czytanie poezji na Patronite mojej. Dobra. Tak. Nie ma chyba tytułu ten... To, ale powstało dużo. Na przykład jest wiersz pod tytułem Zajebistość w pięciu smakach, gdzie każdy smak występuje. Każdy. Umami też? Umami też. Wow, mądry człowiek. Bardzo chujowo wplotłem tamto umami, ale umami występuje, więc hej, wbijajcie naszego Patronite'a, jeśli jesteście zainteresowani takim kontentem. O, przypomniało mi się, bo ja też się bawiłem. W poezję? Nie, a jeszcze nie w poezję, tylko ja stwierdziłem, że napiszę książkę. Mm-hmm. Młodzież dla dzieci. Młodzieży, wow. Mając, nie wiem, ja tam 10 lat. No. To mów, ja będę słuchał. Nazywała się Mój przyjaciel Skorpion. Czy nawiązywała do Mortal Kombat? Nie. Okej. Okay. Skorpion, tytułowy Skorpion. Był szczeniakiem, którego znajduje główny bohater, który był self-insertem typowo. Dlaczego nazywał się Skorpion? Szczeniak, bo Skorpion to super cool imię. Okej. Okay. Stwierdziłem, że po prostu cool. Okay. Wiesz, fajne. Skorpion, fajne zwierzę, więc fajne też imię dla psa. No i co? Zaczynało się to tak, że główny bohater szedł sobie ulicą, dokładnie taką, którą ja zawsze chodziłem do szkoły, bo tak jak mówię, jest to self-insert i ja nie mogę sobie wyobrazić mieszkać gdzie indziej. Ale niż... to jest typowe. Typowe, tak. Typowe. I on za ogrodzeniem zobaczył szczeniaka. Ten szczeniak piszczał. I on powiedział, wow, podoba mi się ten szczeniak, muszę go uratować. Wow, ma na imię Skorpion. Skorpion. Nie, szczeniak się nie przedstawi jako Skorpion. Nazwę cię Skorpion. Aha, wiem czemu go nazwał Skorpion, bo to szczeniak go ugryzł. I go nazwał Skorpion, bo skorpiony gryzał. I to było... To był pierwszy ten. No. Znaczy on znajduje tego psa, przechodzi przez tą siatkę i to jest, jesteś moim psem, nie? Jakby... Aha. To mogłoby być tak, że za tą siatką... Czyli on go ukradł. Właśnie wynikałoby z tego. To przypomina coś innego, ale nie nawiązywał do tego, ale ludzie z Jaceksa pewnie wiedzą o co w sumie wiesz co, to mogło...
No i skorpion, znaczy. Skorpion okazał się być bardzo fajnym psem przyjacielskim, który zawsze chodził za głównym bohaterem i był najlepszym psem. Zupełnie takim, o jakim ja śniłem, kiedy byłem mały i bardzo chciałem mieć takiego psa, ciekawe. No. I tak się pierwszy chapter kończył, tam się to się nazywało, pierwszy rozdział. I drugiego rozdziału nie było nigdy, bo mi się nie chciało już dalej pisać. No to słuchaj. Jednocześnie, na końcu... Na samym końcu tego zeszytu, w którym to pisałem, znajdował się spis treści. Aha. Oczywiście, bo spisy treści mnie fascynowały za dzieciaka. I tam były wypisane wszystkie rozdziały. Od pierwszego do dziesiątego, stwierdziłem, że jest 10 rozdziałów i każdy był nazwany. No. Zanim bym się miałeś, sam będzie. Ale miałeś pomysł, jakiś zarys? Nie, czy... nie, ani trochę. W ogóle, po prostu. Wymyślałem fajne nazwy dla rozdziałów. Okej. Okay. I każdy już było od razu napisane, na której stronie będzie też, więc też się w ten sposób wow, dude, no ja wiem, że jakby narzucenie sobie jakichś ograniczeń jako twórca to jest dobre, ale to już trochę za mocno. No i mój przyjaciel Skorpion się skończył jakby na tym pierwszym rozdziale właśnie. No generalnie mój przyjaciel Skorpion skończył się na pierwszym rozdziale, nie? Potem to już syf, potem już komercha straszne. Stałem mojego przyjaciela Skorpiona zanim był hitem. Słuchaj, się śmieję, ale ja też napisałem, podjąłem próbę, to można tak najmocniej, jakby tomik powstał w gimnazjum. Aha. Ale w podstawówce na wakacjach powstawała opowieść fantazy. Oh yeah. Imiona i nazwy rzeczy powstające bez jakiejkolwiek wiedzy na temat jakiegokolwiek języka. Wiesz, to nie był to Tolkien. To nie był Tolkien, który siedział i po prostu był profesorem tam 20 języków. Nie. To było coś takiego bardzo... Dużo się kończyło na jakieś kin. Tak. Bo to takie ze Skandynawii zawsze coś tam zalatywało tym takim... No. Byłeś jak George Lucas. Tak, tak. Anakin. Anakin. Lane. Hanin. Prawda, wiadomo. Hanin. O Boże. Aha. I to może też odkopię, bo to powstało w zeszycie w ogóle. No właśnie. Razem z ilustracjami, bo już tomik powstał na kompie. Ilustracje. Są ilustracje... Jest mapa nawet świata, w którym się działo. Są królestwa różne. O kurwa. Jakby jedno królestwo, w jednym królestwie, pamiętam, był król. Widać, że tylko Gwiezdne Wojny oglądałem wtedy. Król, który jakby miał macki z głowy. Wow. Czyli no typowo jak ten Nie pamiętam. Ale ta rasa, co wszystkie prostytutki w świecie Gwiezdnych Wojen były. Bardzo ważne. No. Więc hej, to jest ciekawe. Ale a propos dziecięcych odpałów, ostatnio rozmawiałem. Czekaj. Co? Wcale nie, to nie jest odnośnie tego. To nieważne, ale jakoś doszedłem do wniosku, że zapiszę sobie najbardziej wstydliwe zespoły, jakich słuchałeś w dzieciństwie. O, to czekaj, bo jeszcze co do tematu pisania. Aha, rzeczy, no. Że stworzyłem także swój komiks. Ja też, ale ja bardzo dużo rysowałem za dzieciaka. Mega dużo. Stary, ja robiłem niekanoniczne rzeczy z Gwiezdnych Wojen, komiksy. Ja wiem. Ale tak do takiego stopnia, że naprawdę to miało jakąś fabułę i tak dalej. I to było okienko po okienku rysowane, bo ja bardzo wcześnie się podnieciłem komiksami z Gwiezdnych Wojen, jeśli chodzi o Empik, bo w Empikach były... Kiedyś no. Takie miejsca, że mogłeś sobie siąść i czytać. No tak, tak. I sobie siadałem i czytałem. Też, no to się teraz zdarzają. Tylko, że no teraz jakoś głupio trochę. Okay. Tak siedzieć. Ale wtedy było tak mega, wiesz, otwarcie. Okay to. Wiem, rozumiem, no. Że tam wszyscy, no. I właśnie zainspirowany tym robiłem takie rzeczy. No i też miałem erę rysowania bitew stickmenów. Też. Że malutkie stickmeny, po prostu ogromna bitwa. O Jezus, dwie armie i na przykład jeszcze zainspirowany Władcą Pierścieni jakieś, że na Nazgulu leci. Ja miałem z kolegą w szkole, że byliśmy właśnie kartkę i sobie rysowaliśmy, w Turowo to było. Aha. Że Turowo każdy z nas stickmena rysował. Jego... Bitwa się stoczy. No. Że wiesz, zaczynałeś, że ja rysuję stickmena, ty rysujesz stickmena, ja rysuję stickmena jakiegoś z mieczem. To
to wtedy on tam stickmana tutaj na górze i ten stickman ma proce, nie? I później wiesz, tam jakieś lasery. Nie, to ja miałem taką jazdę, że ja nawet, wiesz, ja jakoś tą skalą się tak mega podjarałem gdzieś tam w głowie. I na przykład, że pod ziemią jest też walka, nie? Że jakiś tunel jest i pod ziemią też walczą. I na powierzchni, i w powietrzu. I wie, no. Miałem okres, gdzie bardzo się jarałem plastikowymi żołnierzykami. Mhm. No ja też. Typowymi, ja wiesz, z tego powodu właśnie, że rozmieszczałem ich po pokoju w różnych miejscach, tak strategicznie, jakby to miała być wojna. Mhm. I z kolegą właśnie, też z kolegą to robiliśmy, że wiesz, ja miałem zielonych żołnierzyków, on tam żółtych, te, nie wiem. Najczęściej czyli w Wietnamie wojna. Tak. Tak. Też wygrywał. No i rozstawialiśmy ich tak, wiesz. I ty idziesz do kuchni, nalewasz do garnka oleju, podgrzewasz, wlewasz. Ale ich już tam nie było. Tak, tak. A później niszczę ekonomię pokoju. Tak. A potem gwałcę. Maria. Robiliśmy to tak, że turowo rozmieszczaliśmy je. No. I chcieliśmy nawet taką, wiesz, według tego grę ułożyć, nie? Że taki jest wyżej o ileś tam centymetrów, to ma tyle przewagi. No. I wtedy wiesz. Ale to nigdy nie wychodziło, nie, bo dzieci nie wiedzą w ogóle, jak zbalansować cokolwiek. Ani trochę. Tam jakby pierwsze dwa pomysły były dobre, a potem już po prostu każdy próbował nagiąć tak, żeby wygrać. Moja absolutnie ulubiona zabawa z dzieciństwa, którą pamiętam do teraz. W ogóle dzisiaj taki wspominkowy znowu odcinek. A to dobrze. Jak Halloween. Super. Straszne, dzieciństwo straszne. To prawda. To chodzi. Tak, tak. To z tym samym kolegą zresztą, gdy remontowaliśmy dom, w którym mieszkałem, remontowaliśmy salon. Mm-hmm. Co oznaczało, że wiesz, było wszystko... Znaczy, po prostu był salon powiększany, po prostu była jakby przestawiana trochę ściana, żeby go zrobić większym. Aha. Więc pokój obok był mniejszy, ten salon był większy. Rozumiem. Wszystko było wyjebane. Rozumiem. Znaczy nie, mówię... Nie, powiększaliśmy salon, czyli jakby... Salon był większy. Nie, dobudówkę zrobiliśmy, kurwa, na nie, zewnątrz. Wystawało tak. Wystawało po prostu. Z domu nagle. Na pierwsze najlepiej, tak. Tak, powiększyliśmy sobie salon, ale do góry. Że ma te same wymiary, tylko sufit jest wyżej. I na piętrze masz stopień. O 5 centymetrów wyżej. Robiło całą różnicę, Kuba. Słuchaj. Akustyka w tym pomieszczeniu wtedy? Fantastyczna. Podcast? Po prostu, i wiesz co najlepsze jest? Ruchy perystaltyczne jelit słyszałem w tym pokoju. Wstajesz, rozciągasz do góry ręce, podskakujesz, nie dotkniesz. Wiesz, jakie to jest ważne? Ja mam też, ja wiem, ja mam tak cały czas. No i nasza zabawa wyglądała tak, że pokój był pusty, zupełnie wszystko wyniesione, ponieważ były też nowe klepki, więc co oznaczało, że było nowa powierzchnia, to była super śliska. Super śliska. Super śliska, wielki pokój. Braliśmy pufki takie, wiesz, z kanapy, bo to była taka kanapa, która była drewniany straż, na niej były pufki. Mhm. Braliśmy te pufki i robiliśmy sobie forty. Ja z jednym rogu, on w drugim rogu. No. I kupiliśmy sobie w sklepie najtańsze piłeczki ping-pongowe. Jakiś tam 20-pak. Najtańsze piłeczki ping-pongowe. Najtańsze. Bo... Byliśmy dziećmi. Nie klasy AAA, tak, za 5 groszy, tylko te za 3. Akurat jest różnica, jeśli chodzi o piłeczki ping-pongowe. No dobrze, wierzę. To jest taka rzecz, że mogę uwierzyć, że tam... Rozumiem. No rozumiem. I pewnie te, które kupiliście, miały ten taki punkt, gdzie zgrzane były dwie połówki. Dokładnie. Że jak odbija się, to po prostu leci w inną stronę. Dokładnie. Znam to. To jest tak... Tak, jest po prostu... Działa. Że po prostu flash, działa. Jest flash. Jest po prostu... Te droższe, po prostu da się nimi grać. Tak. Po prostu odbijasz ją i ona leci tam, gdzie jakby poleciała normalnie piłka, gdyby tak, była piłką. Tak. Dokładnie. A te tańsze, to już bardziej taka gra losowa, nie? To jest już bardziej dla hazardzistów. To samo z kulkami ASG. To prawda. No, tak. Tanich nie ma co kupować, bo one psują, mogą ci nawet lufę zepsuć. Wszystko mogą ci zepsuć. Jak coś. Podrabiam gumkę, ci. Co podkręca, co podbija. A tego nie chcesz zepsuć. Nie, bo podkręcanie kulek jest bardzo ważne. A jaka była nasza zabawa? No i rzucaliśmy się tym piłeczkami. Wow. To było
to trochę... widzę, że dobry build-up był do tego. No i co my robiliśmy? No i po prostu napierdaliśmy się tymi piłkami, tak? I robiliśmy, kurwa, unijki tam. I ta cała historia o tym powiększaniu salonu nie miała sensu. No okay. Po prostu byliście dziećmi i rzucaliście do siebie. Wiesz, to jest straszne historie, które się kończą po prostu niczym, ale są długo budowane. To ja tak robię zawsze. Halloween. No. Wow. Wyszliśmy z twarzą. No ale a propos tych zespołów. No. Masz wstydliwe. Nie wstydliwe, ale no wiadomo, jak dzieci mają. Tak. Jeszcze my mieliśmy dzieciństwo w takim dziwnym okresie. Mhm. Że na przykład... Nie mieliśmy dostępu do wszystkiego. Nie. Na przykład miałeś kilka kaset i po prostu miałeś. Tak. Na przykład mój tata, ja do dzisiaj pamiętam CD Shaggy'ego. Na przykład. Sean Paul. Ale byłem największym fanem na świecie. Bardzo krótko. No. Zespołu As5. Wow. Znasz As5? Tak. To jest europejski odpowiednik na Backstreet Boys chyba. Tak. Jeśli... No, taki boysman, po prostu. Ale taki, boysman. Ale taki tak, tak, no, najbardziej tak. Taki, wiesz. No. Ich troje. Oczywiście. Ale miałem kasetę. No, ja też mam. Każdy ma. Wydaje mi się, że każdy ma jakby... Dostałem Walkmana. Pewien jakby, pewne widełki rocznikowe miały kasetę Ich troje. Każdy. Tak. Każdy. To był fenomen. Ja się nawet nie wstydzę, to nie jest takie, ja też, to nie jest ja wstydliwe. Ja wspominam nadal. No. Zdarza mi się po prostu odpalić Ich troje. Michał Wiśniewski był wizjonerem w sumie. Tak. Jak tak pomyślisz, to jak spojrzysz, co on robił kiedyś i teraz spojrzysz na to, co się dzieje. Super ciekawą personą. No. Był po prostu, właśnie o to chodzi, on był celebrytą, tak typowo z krwi i kości, że był artystą i celebrytą, więc ty miałeś takie wow, fajnie wow. Śledzić tego pakiet człowieka. Cały taki. Tak. Bo pamiętasz tego w kokularach z Ich troje? Tak, no autora w większości rzeczy chyba. Tam... To, bo ja nie. No. Bo zagłębiłeś to. Nie. Nie? Nie wiem, jakoś tak. Znaczy, nie. Ja nie wiem, jak. Dla mnie Ich troje ja to nikomu... Michał Wiśniewski, ten w okularach. I obecna partnerka Michała Wiśniewskiego, któraś. Bo one się ciągle zmieniały. To było najbardziej niezręczne. To było jak youtuberzy, co mają dziewczyny. Tak. Że im się zmieniają. I wtedy nagle. O, inna jakaś dziewczyna na kanale. Co? A później śpiewają live koncert. O nie. O nie. I inna śpiewa to teraz. O Jezu, to musi być dziwne. Powiedz czemu. I ona sobie wyobraża, że wcześniej to śpiewał do ex. I ona tak... I kolejną muszą... Ja mam dużo hajsu. Muszą kolejną znaleźć, bo już tamta odchodzi, nie? I że oglądałem o Quincy Jones w ogóle dzisiaj. O, co tam? Nic. Nieważne. Tyle, okej. Okay. Jakby nie wychodźmy z tematu chyba na Hsegi. Ich troje. No. Ostatnio mi została powiedziana historia o tym, jak w Płocku... Na Mazowszu w Płocku. To już. W którym mi się zdarzało bywać, ponieważ bywać. Było tam fajne centrum handlowe, gdy byłem młody. Okej. Okay. Jedyne. W dużej przestrzeni. Okej. Okay. W Płocku kiedyś był koncert Ich troje, gdzie Michał Wiśniewski wraz z zespołem wylądował helikopterem na sklepie Onchan. O kurwa, to już brzmi wizjonersko, no. I oni wykonywali to wszystko na dachu tego sklepu, a wszyscy byli na dole i klaskali. Stary. To jest zajebiste. I wiesz, czy mi się ja to bym skojarzyło? Ja bym chciał, żeby zrobił stage diving z Onchan. Michał Wiśniewski robi stage diving z Onchan, rozumiesz? Słuchaj, Kuba, nie jest za późno, żeś mógł zrealizować. Onchan istnieje? Tak. Znasz tam jakichś muzyków? Coś tam może jest, tak. Wow. I pomyślałem sobie, no. Michał Wiśniewski na Onchan, no. Kanye West na podejście latającym. Dokładnie. To jest to samo. Tak. Że wszyscy w górę, ten i to jest wasz Bóg w tej chwili. To jest wasz Bóg. Tylko, że Kanye wtedy to robił tak, że jakby, że scena lata, więc ludzie są wszyscy razem, nie? Mhm. To było bardziej to ideą. Tylko, a tutaj nie, że wiesz. A, tylko, że Michał Wiśniewski nie miał nagle epizodu w środku koncertu. A, ale... nagle nie powiedział nagle I vote for Donald Trump. Nie, no ale generalnie Kanye powiedział, że bardzo się wycofał. Nie wiem, czy widziałeś. Wiem, widziałem. Bardzo to było, bardzo to chujowe w sumie. Już tak, stop it. Już wiesz... To już tata, co pisze, tata, co używa. Jest kilka osób na świecie, którym po prostu powinien ktoś podejść tak i tak, wiesz, tak, rękę tak... Już. Od klawiatury. No. Pomyśl, wiesz, weź leki.
usiądź sobie. Spokojnie, tak. Na spokojnie. Jeden dzień na spokojnie. Na spokojnie. No. Tak. Ach, Kanye. Zawsze wracamy do Kanye. To jest taki temat, do którego zawsze się wraca. No bo Kanye, człowiek generuje cały czas kurwowe tematy. To jest... Tego mu nie da się jakby odebrać, że on zawsze coś robi. Mm. Takiego, że to jest głośne. Tak. Że nieważne kiedy. On nie znika po prostu. Nawet nie wiem. I też ludzie się bardzo tym interesują, co jest dość jakby ciekawe, nie? Bo to nie jest coś takiego, że on to pcha ludziom, tylko oni to podłapują od razu. Tak. No tak, no bo... Nie wiem, no... To jest jak telenowela, po prostu dostajesz tyle informacji o tym, co on robi. Mhm. To jest codziennie coś nowego jest. No tak. I też jest ten konflikt ciągle jakiś, bo on jest bardzo takim konfliktowym człowiekiem. Tak, tak. Że on zawsze ma z czymś konflikt. Zawsze usłyszysz. Że on zawsze ma coś przeciwko czemuś też, nie? Tak. Że jakby to nie jest coś takiego, że... No, on też jakby nie da się zaprzeczyć, że on bardzo odstaje od celebrytów w ogóle. Że jest takim... On próbuje się zachowywać, jakby był normalnym człowiekiem, tylko że jest nim. Wiesz co? On się różni od celebrytów tym, że nie ma tego filtra. No tak, nikt go nie pilnuje. Nikt go nie pilnuje. W skrócie. Pilnuje ktoś, to ma wyjebane. Nie, on nikt go nie pilnuje, bo on nawet... on był na skraju... On chyba zwolnił jednego menadżera i był na skraju zwalnienia następnego. Wiesz, on po prostu... on tylko... Nawet label nie wie, kiedy on wyda na przykład ewentualnie muzykę. Ewentualnie ma po prostu teraz tej chwili menadżera, który się po prostu nie wtrąca w te sprawy. Może. Najpewniej. W sensie, no, na pewno ktoś mówi, to ogarnia różne rzeczy, żeby mieć ogarnięte, ale nie jest tak, że może. Nie rób tego. Może, ale z tego co wiem, to Kanye jak wydawał jej, to on... To tam Def Jam, czy tam... No, chyba Def Jam wydaje Good Music. Nie wiem. Że jakby... że Good Music jest pod Def Jamem. Chyba tak. I oni nie wiedzieli do dnia premiery tak naprawdę. Jezu Chryste. No, to są jakby też... To jest ten 2018 właśnie. Nie no, ale to jest też jakby pozycja artysty. Tak, że... tak, też. Chuj. Kto inny? No. Kto inny? Śmiałem jeszcze o Kanye powiedzieć, ale zapomniałem. O czym mówiliśmy wcześniej? Przed tym, o wstydliwych rzeczach, których słuchasz. Na przykład Kanye. Teraz tak. Miałem trzy jakby... Mm-hmm. Nie wszystkie były płyty. Nie wszystkie płyty, ale tak. Dwie kasety, jedną płytę takie, które ich były troje? Moim dzieciństwem. Tak. A. Ich troje. No. Majka Jeżowska. Tak. Wszystkie dzieci nasze są. To tak. Jest klasyk. I ja, klasyk. Ja zawsze przekręcałem imiona. No, byłem na koncercie Majki Jeżowskiej. Ja też. I miałem autograf. Stary, ja byłem na koncercie. I zgubiłem. A, to jest chyba najbardziej opis ciebie. Tak, to jest najbardziej ja rzecz po prostu. Ja byłem na koncercie. Byłem na koncercie Majki Jeżowskiej i byłem na koncercie Kulfona i Moniki. Też byłem. Zajebiste. Super było. Nie pamiętam nic z tego. Ja pamiętam tylko, że byli ci ludzie byli jacyś ludzie przebrani za... Jakby w tych, tak, w tych strojach. Full size, nie? To nie było full tak, size. Że to były, nie, to nie były kukiełki. Nie. Ludzie w kostiumach big. Trochę spooky było. To było spooky. No jest Halloween w końcu. Momo. O nie. Działają wszystkie laptopy. Dobra. No. Słuchaj, powiedziałeś momo. Ale czekaj, bo nie skończyłem. Jak ty mi psujesz wszystkie przejścia, bo nie skończyłem. No dawaj. Ale nie skończyłem. No. Nie skończyłem. To jest to właśnie, że wiesz. Przestań mi teraz. Tak, teraz skończę. Ich troje. Kaseta Ich troje. Kaseta Majki Jeżowskiej. I płyta najlepsze tematy muzyczne z Jamesa Bonda. Serio. Wow. Nie żartuję. To jest najbardziej randomowa rzecz na świecie. Jeśli od niej chodzi. Uwielbiałem tą płytę. Okej. Ale to jest bardzo losowa rzecz. Nie. Jak tak, no, się tak, zastanawiasz. Tak, oczywiście jakby ona w ogóle nie patrzy z tego zestawienia, ale to jest... Nie, czy Majka Jeżowska trochę taka... Mówię, tak, to pasuje, ale... Adele? Jakby teraz? Majka Jeżowska, motyw muzyczny do nowego Bonda. Let's go. Ej, czy Majka Jeżowska nie była jakby, poza tym, że śpiewała dużo dla dzieci, to nie była jakoś tak też... A sprawdzę, bo to mnie teraz... Bo tak... Bo mam wrażenie, że ona miała takie dwa życia trochę. Majka... Jeżowska. Po prostu. W ogóle Google mi od razu. Majka Jeżowska wiek. Nie, wow, nie. To. Przecież piękna kobieta w pięknym wieku 58 lat.
Po prostu pierwsza informacja, którą Wikipedia pokazała. No tak. Podobne poszukiwania Beata Kozidra. Widzę w podobnym... twórczość pop. Czasie lśnienia na scenie. O! Zdobyła nagrodę Zakru na festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. Okej, dobra. No to przechodzimy do... W 2017. Wiesz? Okej. Okay. Ulala. W 81 wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Przybiła tam gitarzystę jakiegoś. Była wokalistką zespołu Hit and Serve w Chicago. Co? W 1984 zaśpiewała piosenkę skomponowaną przez męża Rats on a Budget, do której wideoklip wygrał Międzynarodowy Festiwal Teledysków Niskobudżetowych Saint-Tropez, ale sam nie był emitowany w amerykańskiej telewizji muzycznej MTV. W USA mieszkała do 1993 roku. Czaisz? I potem wróciła i nagrała Wszystkie dzieci nasze są. I tam Kubuś z... Małgosia John. Nigdy nie znałem tych imion. Zawsze przekręcałem te imiona. Ja też, ja śpiewałem Michael razem, jakieś... pasowało do... Tak, jakieś pasowało były do sylaby. Sylaby się... Okej. Okay. Tak, sylaby się zgadzały, to wszystko? Coś tam John. Na pewno John było. Tom też Tom. Było. Tom. John. Ja też nie wiedziałeś. Tom, był Tom. Tom pamiętam, był? Tom. Mhm. Ja John. Tom. Kurwa. Kasia... Michael. Małgosia John. Dolcia. Kasia, Michael, Małgosia, John. Ja tak śpiewałem. John. Tom jest na 100%. Że wszystkie dzieci prowadzą do nieba, tak. No. Wszystkie dzieci. To brzmi jak jakiś taki slogan ten filmu Claire. Wyłącz. Czekaj. Sprawdzam. Nie, to jest zbyt old, żeby ktoś to w ogóle sklejmował chyba, wiesz? Nie, wiem. Czekaj. Dobra. Uwaga. Kurwa, sorry! No dobra, no John, ale Tom też jest później. Kurwa, mam cię. Tylko jedno przekręciłem. Był i Michael... Małgosia i John. To było Asia zamiast Kasia. Dobra, chuj. John. Tom, na mojej kasecie było Tom. No i co, no Majka Jeżowska fajnie. Fajnie. Majka Jeżowska mi się z Marylą Rodowicz trochę myli, jak byłem młodszy. A, mi nigdy. Jak byłem młodszy, mi się myliła. A później ogarnąłem, że Maryla Rodowicz to jest jednak królowa. Majka Jeżowska też królowa. Tylko inna. Do innego kraju. Różne królowe. Tak. Są trzy królowe u nas. Majka Jeżowska, Maryla Rodowicz i Magda Gessler. No. I Doda. No właśnie, no, uratowałem ci dupę. Dzięki. Tak, Magda Gessler. Jeszcze nadal mam szansę. Masz, myślę, że masz. Zrobiło się strasznie, że mógłbyś nie mieć szansy. Dokładnie. Halloween. Więc jaki był twój najstraszniejszy moment z horrorem w życiu? Najstraszniejszy moment, mam zajebistą historię z tym związaną. No. Czy oglądałeś Egzorcystę? Tak. To jest... No nawet sobie tutaj w notatkach zanotowałem, że niektóre typiary w odróżnieniu od tych, co się nie starają, się balują tak, jakby wracały z planu Egzorcysty 3. Co jest fajne. Jest okej. Okay. Bo to jest takie, że you got the skills. Ja to szanuję. Ale to jest over the top czasami, jeśli chodzi o takie... Że to już czasami naprawdę leci w takie... Nice, ale to było wszystko tylko dla zdjęcia na Instagramie. Tak, rozumiem. W sumie no. Takie rzeczy się nie robi. Dobra, no i co? Egzorcysta. Mm-hmm. Najstraszniejszy horror. Twój, w życiu. Mój, tak, w życiu, w historii świata. Ja się Ring najbardziej bałem. Ringu też się bałem, tylko że Ring jakby o wiele później odkryłem. Ale Egzorcysta był film, który odkryłem dość wcześnie, razem z Obcym. Okej. Okay. No to dobrze, że wybrałeś Obcego na twój ulubiony film. Tak. Mogło to się... Wiesz, Obcego się nigdy nie bałem, to jest najlepsze. Ja też nie. Jakby... Nigdy nie widziałem tego filmu jako horror, a potem dopiero jakoś tak, jak byłem już tak... Mhm. No niedawno, no w sumie, no. Tak relatywnie. Jak byłem świadomym takim bardzo już odbiorcą, to uznałem, ej, to jest w sumie horror w kosmosie po prostu. Tak. Bo mi te motywy jakby nigdy nie... Ja się nie bałem tych motywów nigdy. No bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że kosmos to już nie jest horror. Tylko tak. To już jest science fiction. Tak, właśnie o to chodzi. No. Mieliśmy dopiero takie... Jason X wyszedł i wtedy zrozumiałem. Zrozumiałem, czym jest prawdziwy horror. Jason X jest zajebistym filmem. To jest
to jest taki postmodernizm w horrorze po prostu. Tak, 100%. To już widzisz, że to już jest konwencja w konwencji dla śmiechu, ironicznie tak. W konwencji. Jeśli ktoś nie wie, czym jest Jason X, jest to film z serii Piątek 13, Jason jest Voorhees. Tak. Zostaje zamknięty na stacji kosmicznej, która jest więzieniem. Tak. Bo po 10 filmach uznali, że w kosmosie będzie lepiej. It's time. Tak. Tak. I co się dzieje? Ucieka. Tak. Jak wąż z pudełka tak. Po butach. Jest tak. Dokładnie. Dokładnie. I staje się ksenomorfem tej stacji. Tak jak jakby to ksenomorf dla Nostromo, tak tutaj Jason rozpierdala całą stację. I Jason ma zmodernizowaną maskę. Nie ma maski hokejowej, tylko ma kosmiczną maskę hokejową. Nie. Bo odbudowują go nanomaszyny. Żeby był szybszy, silniejszy. Kurwa, kocham to. Ja pierdolę. Ta, no tam już wiesz, się nie kryją z tym, że to jest po prostu ten typ filmu. Co było super. Ale nie był to straszny film. Strasznym filmem, tak jak mówiłem, był Egzorcysta. I bałem się Egzorcysty, szczerze. Dla mnie, bo jak już mówiłem, że tematy duchów, jakiś opętań był dla mnie zawsze straszne. Jak słuchałem jakieś, wiesz, prawdziwe nagranie z opętania, nie? To miałem takie, kurwa, wypierdolę. Tak, ja mam to takie, zawsze. Słuchałem ostatnio jakiegoś polskiego tam. O Jezu. Sichujami, kurwo. Wiesz, no, takie, że tak. Brzydkie słowa. I wiesz, teraz wiesz, że tam jakaś schizofrenia ostatnio. No, że tam, no dobra, po prostu w kaftan i tak, na elektrowstrząsy, jak to się leczy. Ale młodszy, to ja myślałem, że to jest najprawdziwsza rzecz, jaka istnieje. Znaczy no. Nie, bo wiesz, byłem dzieckiem, które zawsze, wiesz, UFO. Można wytłumaczyć te różne zjawiska. Duch jakiś się pojawia. No, oczywiście, tam, wie, to jest tam światło, wiesz. Tak, ten. Tak. Egzorcyzm? Pani katechetka nam pokazywała i mówiła, że prawdziwe. A pani katechetka bardzo no wiadomo, mała kobieta. Tak, tak. Więc egzorcyzm się bałem po prostu, tak? Bo tematycznie się go bałem. A, bałeś się, że to może być naprawdę? W sensie, że, znaczy, nie, że myślałeś o tym, że o, to się dzieje też naprawdę? Czy tak. Że myślałeś, że straszna morda obraca się 360? Nie, to aż tak nie ten. To okay. Właśnie bardziej to, że tematyka to. Tego. Czaję, bałem się czaję. Tematyki tego, bałem się... To ja miałem no, też było tak, bardzo to ja mam tak z filmem Strangers? Ten co... Tylko tą jedynką? Co... Strangers. No co ta trójka ludzi w maskach się do domu wchodzi. A, Jezus Maria. To chyba jest Strangers. Nie wiem, czy to jest ta nazwa, ale wiem dokładnie, o który film ci chodzi. Ale chyba jest trochę się inaczej nazywa. To dwie kobiety, jeden typ. Tak. Tak, i tak, ta para pokłócona, znaczy ta para... No, nie wiem ale dokładnie, spoiler, o jakim filmie nie mówisz. Nie robił ale... spoilerów, no, ale no. To, a, i to taki temat jest. Inwazja domu. Tak, ale to później, nie. Okej. Okay. Ja mam horrory... Ale czekaj, bo nie powiedziałem. No. A. Egzorcysta. Właśnie. Czemu? Czemu? Bo, no, tematyka. Ogólnie film był straszny i się bardzo go bałem. Dlatego go lubiłem, z tego powodu, że jest dobrym filmem i się go bałem. Tak. Jakby jednak, no, to nadal jakby działało w ten sposób. Mm-hmm. I go znałem dobrze. No, film, który dobrze znałem. I kiedyś, nie wiem ile miałem lat, jakieś byłem już nastolatkiem i leciał na jakiejś tam stacji, wiesz, w kablówce, że tam jakieś... Że to już późno. Filmy późno. Plus, wiesz, coś takiego, no, no, nie? No. O, Egzorcysta, fajnie, sobie obejrzę, dawno nie oglądałem. No i sobie oglądam, jestem trochę zespukany, bo dawno nie oglądałem, no. Taki jest straszny film. Siedzę, chyba jeszcze byłem sam w domu w ogóle, wiesz, siedzę, kurwa, tam w salonie. Ja mam zawsze tak, że jakoś tak mega późno uznaję, tak. Hmm, tak. Teraz sobie... Teraz bym obejrzał o tych rzeczach, tak, będę, tak, o tak. Których będę myślał, nie? I to było jeszcze w domu, którego się bałem trochę, bo ogólnie byłem dzieckiem, które się bało dużo takich rzeczy. Mm-hmm. Więc to był jeszcze nadal ten dom, w którym, wiesz, jakbym miał takie skarże, na przykład, o, lepiej nie spojrzeć teraz w lewo, bo tam może ktoś stać. No. Więc byłem taki, wiesz, oglądałem film, jestem taki zespukany, sobie myślę o tych rzeczach po prostu. Mm-hmm. Że to, wiesz, mógł się stać, myślę o tym, że później jakaś była niby klątwa nad ludźmi, którzy robili ten film, nie wiem, czy o tym słyszałeś. Mm, tak, ale to ludzie umierali filmów. Albo coś. No, wiele filmów, oczywiście przypadek. Po wiem, prostu. No. Ale... W sensie po prostu większość filmów tak ma, że jakaś część ekipy umiera po tak, iluś latach. Tak, statystycznie po tak, prostu. Tak, statystycznie po prostu ludzie tak. Umierają. No i wiesz, oglądam ten film i zbliża się scena. To jak z klątwą Tutenchamona też. O. Co niby tam umierali ludzie, którzy mieli tam sponsor tak. Tej wyprawy, bla, 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 to po prostu... Wszyscy byli starzy w chuj, albo byli chorzy. Albo, albo były te lata, że po prostu ludzie i tak umierali w takich głupich okolicznościach. Tak. No. Oglądam ten film. I pamiętasz scenę na schodach? Mhm. Jest to najstraszniejsza scena w historii kina. No. Bo
Miałeś schody. Znikąd. Też miałeś schody. Nie, gorzej. Okazuje się, że film, który puszczali wtedy, no, to była jakaś dłuższa wersja. Okej, okay, więcej było. Z dodatkowymi scenami. A ty nie byłeś przyzwyczajony do tych scen. Nie znałem w ogóle, no, nie wiedziałem w ogóle, że te sceny są. I ty nagle. I ta nagle. I ty jest nagle. Po prostu nowa scena w tym filmie. Jest nowa i scena, myślisz, kiedy ona gania ich. I myślisz, że szatan cię. Myślisz, że szatan cię opętał i widzisz po prostu nowe sceny. Bo, nie, ja mam takie. Czy ja zapomniałem o tym? Czy wiesz, czy kiedy, jest... w momencie, kiedy masz takie, że no, ja tego nie pamiętam. To się nie działo i masz ten szok nowy, nie? No tak. Że to jest coś nowego dla a mnie. To, jest, to może być dziwne. Jeszcze tym bardziej jeszcze w takim takiej najbardziej wieku, szokującej nie wiesz, scenie. Nie? Tak, w najbardziej szokującej scenie. Ja wtedy miałem, kurwa, pierdolca ostrojone. No. Jezu Chryste, to się dzieje. To jest no, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Ten film coś zrobił mi. Hmm. I to, nie, to było po prostu nigdy żadne medium nie sprawiło mi takiego strachu jak to. Było przerażające. Nie sprawiło medium pewne. Jakie? To nie było, właśnie to nie był film. Mhm. Była reklama. Mm. Słuchaj, mój tata... Kurwa, już wiem dokładnie o co chodzi. Mój tata uznał, że to jest śmieszne. Puścić mi w wieku lat... Nie wiem, 10 max. Taką reklamę, filmik. Oh boy. Viralowy z internetu. Teraz gęsią skórkę poczują wszyscy, którzy mają więcej niż tam. Ile? 16. 16 lat. Jedzie samochód przez polanę. W sensie jedzie drogą przy lesie. Takie jest zielone wideo bardzo. I srebrny samochód sobie jedzie drogą. Wjeżdża za drzewo i się nie pojawia. Czekasz. Czekasz i tak, nie ma samochodu. I nagle po prostu no. Sorry. Musiałem. No i... Wyskakuje po prostu morda. Morda wyskakuje. I to classic był, screamer. To był mój pierwszy screamer w życiu, którego doświadczyłem. Mój ojciec mi go zafundował. I pomyślisz sobie, nie no, spoko. Zgani, co potem mi, kurwa, pokazał. Hmm? Maze the game. Rozbierz Britney Spears. Nie, nie, no to nie, nie. To było moje pierwsze zetknięcie. Ale nie, też nie, to już wszyscy znają. Coś, to już wszyscy wiedzą. Piosenkarka, pop, blond, długie włosy. Coś mój typ jest chyba. No, ale tak, i to jest też ciekawe nawiązanie, bo tam jest w Maze the game jest screen z Egzorcysty. Tak, to tak jest, samo właśnie w rozbierz Britney Tak, Spears. Bo to był jest bardzo to popularny to był uniwersalny screamer. Tak. Zdjęć, jakby ten jeden, to był ten sam JPG. Tak, mam ta wrażenie, że to gdzieś było tam, wiesz. Ta klatka, której teraz wszyscy oglądający będą się bać, bo będą myśleć, ej, może oni wstawią to w tym podcaście. Nie, nie wstawię. Ale to było... Ale, a może wstawisz? Ale, nie wiedzą nie teraz. Nie, nie wstawisz tego. Nie chcę mi się. Wcale nie wstawisz. Nie, no coś ty. Nie. Ja bym nie wstawił przecież. No. A jeszcze potem, już później troszkę w życiu, chyba w gimnazjum, to było komiks animowany. Ze scrollowa... To już było znacznie później, tak? Tak, ale to był kolejny taki moment, że odkryłeś, wow, internet to nie jest dobre miejsce. Za dużo tam można rzeczy robić. Jakby... dla mnie było takie despukiest, że nie mogę ufać niczemu już. Mm. Było... Jak wszedłeś na meetspin.com. Swoją drogą. No to też... Nie, wtedy, ale wtedy dowiedziałem się... Wtedy odkryłem siebie. Wtedy... Nie, to było jak wszedłem na Lemon Party. Mój tata generalnie, nie wiem dlaczego, ale pokazał mi Lemon Party. Tą stronę tam. Ogrisz. Było Meat Spin, Lemon Party. Mm. Coś jeszcze Bathtub było? Girl. Okej, okay. To nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. To może nie opisuj. Okej. Okay. Generalnie dziewczyna siedzi w wannie. Hmm. No. I ma tak, jest naga. Mm-hmm. Jest tak leży, tak, że dupę ma tak do góry wystawioną. Aha. I ma taką eksplodującą sraczkę. Tak. Jak fontanna. Ej, może nie opisuj. Dobra. Granie, dziewczyna sra. Okay. To nie widziałem Bathtub Girl. A widziałeś Two Girls One Cup? Tak. Całość? Chyba tak, tą extended wersję. Nie tą taką uciętą do reakcji, tylko taką dłuższą.
To ja chyba nie widzę. Bo tam jest taki cut, jak są te takie tak, tak, shock tak. value, a ja widziałem dłuższą. To może łatwiej wtedy. Nie właśnie. Nie, gorzej znaczy jest. Tam jest jakieś takie intro, że takie intro, to jest takie dziwne, bo ten film wygląda tak, że jest normalny film, znaczy normalny w standardach dwie dziewczyny i nagle po prostu jest cięcie i jest, jest akcja. Jest two girls, one cup. Tak, tak, że jakby jest intro, nie myślisz sobie, myślisz, że a, takie... I potem nagle jest... I, ale soundtrack z Two Girls, One Cup to jest coś, co je, zawsze w głowie gdzieś tam jest punkt taki, gdzie tak, jest ta, to pianino jest już tam gdzieś wypalone. Nic jakby... To jest dziwne, bo są rzeczy, które byś chciał pamiętać. Są jakby wspomnienia, które byś chciał pamiętać i tak dalej. Pamiętam całość, nie wierzę. Muszę to znaleźć. Jeśli to jest stok i jeśli jest w ZX-ach i mogę tego użyć w programie telewizyjnym, to to zrobię. Dobrze, to w drugim sezonie. Dobra. Wiesz, jakby masz tak, że... Fajnie. Na przykład, nie wiem, chciałbyś pamiętać wakacje z rodzicami nad morzem, nie? No. I tam jakieś poznałeś ludzi, wiesz, chciałbyś pamiętać jakieś wspomnienia. Nie, twój mózg na szczęście ma miejsce na to. Czy to było jako mem zrobione? Że to był żart, czy to było w oryginale? Bo ja nie wiem tego. Nie wiem. Bo mi się wydaje, że to jest... Trzeba będzie zrobić research. Full Two Girls, One Cup song piano. 3 minuty. Full. Jest. Ale to MIDI, to słyszę, że to jest MIDI. 260 tysięcy wyświetleń. Wspomnień czar. Nostalgicznie. O, jest nie, to jest Lovers Theme Telemusic. Romantic Themes. Dostępny w ADREF for Rights Holder ADREF. Mhm. Tak, możesz to. Robię to. Tu masz dane. Dziękuję. Zrób screena, później mi wyślij. Tak powstaje, proszę państwa, telewizja. Kultura historia. Polska. Kultura polska. No. No. Wow. Two Girls, One Cup. Mhm. To było coś. Ale byłem przestraszony. Tym? No. Też. Ale pierwszy to bardziej takie, że... To był... Ja miałem się tak... Ja bardzo wcześnie widziałem... Ja bardzo wcześnie... Okej, okay, to będzie dziwny temat. No. Ale bardzo wcześnie miałem zetknięcie z jakimiś pornograficznymi rzeczami. Ja też. Ja dlatego, że miałem kuzynów. Dwóch typów podcast. Ja byłem jedynakiem i nie miałem kuzynów. Ja po prostu znalazłem. Pamiętam, że moja pierwsza naga kobieta była nazwana gdzieś w internecie Guitar Naked Girl. I była naga kobieta z gitarą. Ja znalazłem... I to było jeszcze w momencie, kiedy było tak. I tam czekałeś, widziałeś ten gryf gitary, czoło, oczy. Dla mnie to były... Nie miałem internetu na wystarczająco szybkiego na to, więc to także były zdjęcia. No tak, to były zdjęcia. Przez właśnie. Długi czas. Okej. Okay. Ale moje właśnie takie pierwsze zdjęcie jest dziwnym, że ten... Bo moi kuzyni byli... No, Lemon Party generalnie. Mieli dziwny gust. Dlaczego są byli starsi ode mnie? Bo jakby ja w ich wieku też bym miał takie, że wkręcał po prostu młodszego kuzyna. W moim wieku wtedy. Aha. I oni dostali w jakiś sposób dostęp do kasety. Okej. Okay. VHS. Okej. Okay. Jakiejś włoskiej albo coś takiego. Słuchaj, no, rzeczy, które tam się działy. To nie było po prostu. To nie było. Wiesz, insert here, nie? No. To było jak sikasz, nie? No. Nie wiem, czy mogę... No już tak no nie, to mi pokazali, no kurwa, no sobie na przykład, że sobie coś wkładam. Okej, okay, to jakieś dziwne bardzo nagrania. Bardzo dziwne. Okej. Okay. Ekstremalnie dziwne. Było coś takiego. Byłem bardzo Pain mały. Olympics.
O Jezu Chryste, nie widziałem tego nigdy. Ja widziałem w całości. Dwie edycje widziałem. Oto się no nieważne. Może z pytaniami no. mailowymi, bo możliwe, że czas na nie. No już. Trochę zignorowaliśmy. Okej. Bardzo uciekasz od tematu. Okej. No bo sobie wróciłem, kurwa, myślałem, tak jak moi kuzyni pokazują, ej, zobacz, jaka jazda, jaka beka, nie? No. Ja po prostu koleś sobie, kurwa, się bije młotkiem, nie? Bo ja no to może Pain Olympics oglądałeś. A możliwe, że to było to. No. Tylko, że nie wiedziałem wtedy. To chyba to było. Wiesz co, nie obejrzysz tego znowu. Okej. Okay. Tam jest Bartek też z prądem. Pisze, witajcie, jak myślicie, skąd wziął się ludzki gest, jakim jest klaskanie? W sensie, kto i w jakich okolicznościach klasnął pierwszy raz i powiedział, o, walenie sobie w ręce, od dziś będzie wyraz aprobaty. O kurwa. To jest wiele takich pytań. Na przykład, kto pierwszy wydoił krowę i w jaki sposób? Kto pierwszy zjadł jajko? Kto pierwszy... Miód. Wydobył miód. Miód. No, to jest naprawdę dziwne. Nie wiem. Dziwniejsze niż mleko. Chociaż miód bo mleko już... możesz się domyślić. Możesz, tak, o... Mała krówka pije? Tak. Może ja też będę małą krówką. A ja mała krówka. Google Ganga. Watch out, snack time. Snack up. Snack up. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to... Snack up i tam po prostu... To na Patronite też będzie wątek ze snack up. Czekaj, pierwsze rzeczy jeszcze jakieś takie. No miód naprawdę jest dziwny, bo to jest po prostu gniazdo, kurwa, owadów, które cię żądlą i tak... No tak, ja myślałem o tym, jak wielu bohaterów... Ale nasrały! Jak wielu bohaterów poległo, testując, które rzeczy są jadalne kiedyś. Ktoś musiał. Totalnie musiało ginąć dużo ludzi, w sensie nie no, ludzi. Założymy, że to już ludzie byli. No tak, tak, no. Tak, ludzie, no ludzie. No ludzie. No już... Czaj, że po prostu jeden wpierdolił sobie coś z drzewka i dobre, słodkie, fajne, a drugi wpierdolił, po prostu umarł. No to... I oni wtedy take note. Okay. O, to? No. Okej, okay. I tam i take note i tam... Kuba, dla każdej rzeczy... Taking notes. Tak. In era kamienia łupanego. Dla każdej rzeczy, o której teraz na Wikipedii przeczytasz... Trująca. Jedna ofiara, ktoś minimum. Musiał umrzeć. Minimum jedna ofiara. Ja myślę, że więcej. Bo jednak newsy się trochę wolniej rozchodziły wtedy. No, internet był wolniejszy. Tak, Wi-Fi nie zawsze łapało wszędzie. Tak, to był problem. 3G w ogóle jeszcze tam jak w jaskini, to już w ogóle. No właśnie. Nie było tak, że Elon Musk się ze swoim serwerem właśnie. Wbija. Jeszcze w łodziach nie spłynął z serwerami. Jeszcze nie spłynął z serwerami. Do jaskiń wszystkich. No, ale kto no nie wiem. Nie wiem. Robienie hałasu. Chyba tak. Bo to jakby jest... Aprobata jest, że... Jakbyś robił... Też jest jako aprobata. Tak. Yeah! Wiesz, tak, tu panie już... Jeden stok dźwięk. Yeah! Wiesz, który? Yeah! Szukałem go. Nie znalazłem. No, nieważne. Ale wydaje mi się, że robienie hałasu po prostu to jest już... Tak, właśnie o to chodzi. To jest takie... Tylko, że jakby tutaj męczysz się, hałasu, tak. A tutaj mniej. To jest super prosty sposób na robienie hałasu. No bo, bo struny głosowe się dość łatwo... W ogóle oczywiście. Gardło ale to w ogóle męczy się. Zastanawiam się inna rzecz w takim razie. Mm. Dlaczego yeah jest pozytywne, a gwizdanie jest negatywne? Kiedy? Nie wiem. Może jakby chodzi o sam dźwięk, że... Ale... Chociaż jest też gwizdanie, które jest pozytywne. To co zawsze robię, jak widzę kobietę jakąś fajną na ulicy. That's what I do. That's what I do. That's what I do. That's how you get those girls. 2018 is what's what I do. You know. You know. You know, that's... Snack up. 2018 for me. Snack up mi się podoba. Snack up. Snack up jest fajne, bo może być... Jako snack, że przekąska, albo że zakradłeś się. Sneak up. Że wiesz. A? Nie no, snack. W czasie. Przesz, o kurwa. Że wiesz. Girls, snack up. It's 2018. That's what I do. Oh no. Oh. Ale... Halloween. Spooky. 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 2018. Snack up. Spooky. Dziewczyny, uważajcie. Jezu Chryste. Uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Gaz pieprzowy.
Ja jestem dumnym posiadaczem gazu pieprzowego, tak. Ale nie noszę go przy sobie. O, masz. Tylko już. Mam w domu, bo kiedyś w podstawówce graliśmy w ESG. No tak. I chodziliśmy po takich miejscach, w których warto było mieć gaz pieprzowy, więc zrobiliśmy grupowe zamówienie na ileś tam tych psikaczy. O, ale chyba dobrze. Gaz pieprzowy się w ogóle przeterminowuje pewnie. Ale w jaki sposób? W sensie, że co? Później jest... Że później... Że co jest bardziej? Że jest że mniej? Jest potem minie i co? Że jest, jest mniej właśnie? Boli? Nie wiem. Albo... Albo że śmierdzi jak śmierdziele. 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 Ej, czaisz, że gaz pieprzowy masz przeterminowany? Przejebane. Wyciągasz i nagle ps, ps, i po prostu śmierdzi gównem. I tak ucieka. Tylko, że później na ciebie też śmierdzi. A to w ogóle jest jakby... Ciekawy jestem, czy bym się zorientował, gdyby mnie skunk zostrał. Znaczy obsikał. No nie wiem. Nie wiem, właśnie nie, wiem. Ale nie wiem. Jestem. A, okej. Okay. Ciekaw jestem. Na przykład, no, czy musiałbym sprawdzić po prostu. W sensie, no, może nie dałbym się skunksowi... Hej. Wpadajcie ktoś... na Patronite'a. Zrobimy kurwa kiedyś test. Kiedyś test zapachów z Bartkiem zrobimy. Ale to będzie na 100 tysięcy złotych zebranych już na Patronite. Tak. O, i kupimy jakieś kurwa takie skunksa. Ekstremalne zapachy. Skunksa kupimy. Skunksa kupimy. Bardzo chciałbym spróbować. No. To danie takie z fermentowanych ryb. A, ten To był właśnie rasizm wobec Szwedów. Boż. Dlaczegoż? No bo że, ale język dziwny. Umlauty. Jakiś kurwa strub... A, tak, aha, okej. Okay. Nie, no to nie był rasizm języka. W sumie. To był bardziej ksenofobizm. Tak. Zresztą nie jest fobia. Nie. To po prostu było... To był żart po prostu tak jebać Szwedów generalnie. Nie, to już nie. Mogło być coś... Nie, to ja nie... To ja się nie podpisuję pod tym, bo poznałem... Po pierwsze, znam jedną Szwedkę. O. Po drugie, Joel jest Szwedem, a Joel robi super stream. O, ja znam Szweda jednego, było śmieszne. Durian powinien... Musimy zrobić test durianu. Durian to jest owoc, który jebie. Znam. Znaczy wiem, o co chodzi. Jadłem go. Durian. Jadłem go, ale możemy zjeść go jeszcze raz z tobą, żebym ja pocierpiał, a ty po prostu zjesz. Dobrze. I powiesz, że jest słodkie. Ej, dobre w sumie. A ja tylko wiesz, będzie problem ze studiem. To studio potem będzie jebało durianem. Czekaj, bo teraz myślę o Duran. Okej. Okay. Myślę sobie o Duran, bo Durian. I taki ten. I teraz musiałem sobie przypomnieć w głowie, jak leci motyw muzyczny z Jamesa Bonda, który Duran śpiewał. I leci on tak. Durian śmierdzi. Śmierdzi mi bardzo. Zjadłem go. Durian, najbardziej śmierdzący owoc świata. To, co skrywa wnętrze tego owocu, uważa się za jeden z największych przysmaków. Co? Dlaczego więc większość Europejczyków omija z daleka ten azjatycki smakołyk? Dziennikarstwo polskie leży, kurwa, na dupie i śmierdzi. I... No, dziennikarstwo polskie chyba najbardziej śmierdzącym owocem świata jest jednak, a nie durian. Jest, czekaj, to jest to samo, co ten kwiat, który raz na bardzo długi czas... się otwiera i śmierdzi mięsem zgniłym? Nie. Coś, znaczy pewnie coś nie. Nie, to muchy. Ale tak, wiesz, to mówię? Muchy tak wabi. Ale wiesz, o czym mówię? Tak, wiem. No, ale to jest... muchy wabi. Wiem, rozumiem. Czyli to tym czym śmierdzi taki durian? Po prostu, nie wiem, śmierdzi po prostu. To jebie durianem. Może zobaczymy, może się przekonamy. Okej. Okay. Czaisz? Znaczy ja się nie przekonam, ale ty no masz... No tak, tak. Opiszę ci to. Czy jest bardziej... czy bardziej... Podoba mi się to. Wow. Ale tak najgorzej, jakby... Najgorzej na jakby... Okej. Okay. Gdzie tracisz najwięcej? No. Tłumacząc jeden zmysł na inny zmysł. Mi się wydaje, że najwięcej tracisz tłumacząc z węch na dotyk. Węch na dotyk. Jak przetłumaczyć węch na dotyk? Nie będę ci tłumaczył węchu na dotyk na tym podcaście. Nie, chyba dziękuję. Chyba, że chcesz. Nie. Możemy wyłączyć też, wiesz. Tylko nie gówno. To po prostu... Hej! To jest... to jest do wykonania. Może ona tłumaczyła jej. This is how it feels. Może ona jej tłumaczyła. Posłuchaj. Bo ja jakby... Moim zdaniem najtrudniej
jest przetłumaczyć zapach. Mhm. Chyba na, nie wiem, na dotyk? Na dotyk jest chyba najtrudniej przetłumaczyć. Najtrudniej na dotyk. Dotyk jest taki najmniej jakby, bo dotyk to jest tylko jest albo nie ma. Tak. I chodzi bardziej o miejsce, tak. Więc to musiałoby wtedy się ograniczać do miejsca, w którym się dotyka. I wiesz co, i wydaje mi się, że na przykład jak byś przetłumaczył zapach gówna, nie? Na słuch. Tak brzmi. Pytałeś jak wytłumaczyć, jak jest dźwięk gówna? To on. Dziękuję. Wreszcie rozumiem. To był 13 epizod dwóch typów podcast.